Siema, z tej strony Chaos on TV, jest ze mną KKP Elolo. I Bloody TM. Elolo. To jest część druga, hello Yuri. Pierwszą część macie na kanale KKP, jego link do jego kanału jest w opisie. A my bez zbędnego gadania zaczynajmy zwiedzanie kortów. No dobrze, tutaj mamy staw, jeden z pięciu stawów w tym regionie. Może wam o nim opowiedzieć KKP. Tak, jest to staw, nie pamiętam numeru, ale moje dzieciństwo jest z tym związane. Z naszymi kolegami wbijaliśmy na ten staw, były psy, przewracały się na lodzie, my też. No i to jest koniec historii. Zapraszam was do oglądania tych kortów. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że tak między nami, to brakuje mu jednego suba do 600 słów, więc zasubskrybujcie tam na dole. Dobrze, dziękuję. Dobrze, zaraz wam pokażemy wszystko. Teraz się... Ej, wejdź, to jest mój odcinek, nie twój. Już miałeś 10-minutową część, typie. A ja lubię prowadzić odcinki. No to u siebie żeś naprowadził. Dobra, zaraz będziemy iść. Tak, nie zrobiłem cięcia. Idziemy. Są nielegalnie tam, bo tam nie można mieć przedtka. Dokładnie. Tutaj mamy korty. Bardzo. To jest ciekawe. Ponieważ... Możemy sobie w wolnej chwili tu przyjść, wypożyczyć piłkę, pograć sobie czy to w kosza, czy to w tenisa, albo rakieczki, ale to trzeba rezerwować niestety. Nie, jak jest wolna, to nie trzeba. Aha. To nie nagrywaj cały czas pod bogiem. Dobra. tutaj mamy jeszcze z piaskiem boisko. Mamy boisko z piaskiem i tam gra się w siatkówkę. Teraz będziemy sobie sprawdzać tą wewnętrzną część tych kortów. Czyli mamy tutaj piłkarzyki, można sobie też pograć. Mamy tutaj dwie takie stoły. Mamy ławki. I co ciekawe, jeżeli macie przy sobie ładowarkę, możecie się podładować tutaj. Tylko nie wiem, czy one są w dobrym stanie, bo to jest publiczne oczywiście. Tutaj mamy, jak widzicie, piłkarzyki. Ale ktoś zarąbał piłeczkę. Albo to Polska. No oczywiście. Polska, wszystko może. Tutaj mamy wypożyczalnię, który właśnie zwiedzamy. Tam jest KKP. Tutaj mamy wspomniane wcześniej plażowe boisko. Do kosza. Nie do kosza, tylko do siatkówki. A tutaj mamy plac zabaw, na który można się przyprowadzić dzieci i można się bawić. Bardzo duże, obszerne las. Zobacz. I w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Hello Jura, jeżeli nie widzieliście pierwszej części, wbijacie na kanał KKP, link macie w opisie. Przypominamy, że ta seria jest oryginalna. Dokładnie, 100% oryginałów, mamy prawa autorskie do tego. Piękną pogodą jak radomska dzicz, zakończmy ten odcinek. Więc dziękuję za oglądanie i pa pa!